To co? Zaczynamy. Zaczynamy. Po lekkiej przerwie nie da rady przygrać, że to tak miało być, bo mam inne włosy. Spaliłem nas. Cóż, życie, co? Tak, życie? dużo się dzieje. Mieliśmy troszeczkę przerwę związaną, yy, ta, ta przerwa była związana z, co, z pracą, z życiem. Z życiem takim prywatnym <laughs> też. Moż yy, słuchaj, dzisiaj z racji trochę takich tam technicznych mamy inną aranżację, to możemy zrobić, że te pierwsze. E, trzy odcinki, które nagraliśmy, to był taki prolog i mamy pierwszy sezon, nie, bo tak. jest nowa aranżacja, <grym> tak, więc, więc może tak być. Se sezon drugi teraz zaczynamy. E, tak jest. I, I dzisiaj zaczynamy sobie od takiego e, w miarę chyba luźnego tematu, w sensie luźnego. No może nie, nie tyle striczne, stricte medycznego, takiego edukacyjnego, tylko Światopoglądowego, coś tak. takiego, nie? Luźny do rozmowy, ale ważny w kontekście naszej pracy, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które naszym zdaniem w fizjoterapii by się mogły trochę poprawić. No tak, tak, dokładnie. dokładnie. Ym... Ale to może za chwilę do tego, Jasne. bo nie widzieliśmy się z prawie miesiąc, nie? Yy, jakiś fajny przypadek w gabinecie, coś Ci wpadło? Oj, du dużo było takich yy, przypadków, w sensie, no jakby, za zależy co mamy na myśli, fajny przypadek, mm -hmm. bo można to już pociągnąć na, na temat właśnie takich problemów fizjoterapeutycznych. No jakby. Yy przypadek zwichnięcia rzepki, bez jakby rekomendacji fizjoterapeutycznej można tutaj nazwać fajnym przypadkiem. Mm -hmm. e, były przepukliny e, aktywne w kręgosłupie, takie okay. radikulopatie typowe drażnienie korzeni nerwowych. Ogólnie no, du dużo takich ortopedycznych, nazwijmy to mm -hmm. rzeczy. Nie było okay. tam jakby Stricte, nie wiem, pacjenta z bólem brzucha, czy, czy tam z no, no, bólem no. głowy, chociaż miałem tam jedną migrenę, taką uh -huh. stricte w sensie pacjentkę z migreną, ale generalnie 90 takich 5%. Normalna, ortopedia, no, normalna praca. W fizjoterapia. fizjoterapia, tak okay. jest. Tak to, jest. To ja u mnie podobnie myślałem, że coś zahaczy jakiś temat. E, to może inaczej, bo przeglądałem komentarze i e, był jeden fajny komentarz, który się pytał. Jak rozpoznajemy, czy blizna jest do, do pracy mhm. z blizną. Nie? Mhm. I ja tam pokrótce odpisałem, ale to możemy też chwilę Oczywiście. pogadać, żeby tak wiesz, rozkręcić się w, w gadaniu. Jasne. No i właśnie, ja do tego tak podchodzę, że tak jak rozmawialiśmy o tym odcinku, gdzie rozmawialiśmy dłużej mhm. o, tej, o tej bliźnie, że jakby staram się nie, nie, nie odkrywać koła na nowo. Mhm. Więc sobie oczywiście na początku nie widzę tak, że wiesz, o, jest blizna. Tam było akurat chyba y, odnośnie blizny po cesarskim cięciu, mm -hmm. y, że nie, nie robię tego tak, o, to zapominam wszystkim. To jest tylko to, bo mi się tak trzech, trzech pacjentów, nie? Mm -hmm. Jakby no, statystycznie pewnie dużo więcej procent będzie gdzieś tam zgięciowo, ułożeniowo źle, a Ciążę, czyli obciążenie dodatkowe dla kręgosłupa, czy to była cesarskie cięcie, czy nie, mogło wywołać mhm. takie. Nie? Więc mhm. ja zawsze sobie staram e, najpierw te grube rzeczy, takie najbardziej oczywiste mhm. nie? odhaczyć. Mhm. I dopiero wtedy, jak zrobię, na przykład, poświęcam sobie jedną terapię na diagnostykę, wyjdą mi jakieś nieaktywne mięśnie, włączamy sobie ruch, włączamy sobie jakąś terapię. Jeśli na drugiej terapii nie ma spektakularnej poprawy, jeszcze sobie pracuję, bo to też nie jest tak. Ludzie często, a to zaraz będziemy się wiążało z tymi problemami fizjoterapii, że oczekują, wiesz, hop, nie, to jest proces. I jak mi parę takich głównych rzeczy, no widzę, że na przykład czworoboczny nie działał, zrobiliśmy terapię, zrobiłem, ćwiczenia dałem, pacjentka mhm. przychodzi za tydzień, za półtora, jest mocniejszy, widać, że inaczej to ciało się zachowuje, mhm. a dalej jest na przykład jakiś problem bólowy, to mówię, dobra, ja pamiętam, że jest ta blizna i sobie wtedy zaczynam z nią na przykład działać. Nie? Mm -hmm. No tak, jakby diagnostyka blizn to jest bardzo, bardzo szeroka. Mówiłeś tutaj o testach mięśniowych, które jasne jak najbardziej mogą być przydatne. Ja na przykład bardzo zwracam sobie uwagę, no, generalnie na całą taką historię tej blizny przede wszystkim w wywiadzie, co już mi może jakby powiedzieć pewne rzeczy, tak? No załóżmy. Mamy tutaj pacjentkę, już zostańmy przy tym cesarskim cięciu i załóżmy, wiemy, że ta blizna ma 3 lata. Mhm. Czy była jakaś fizjoterapia w tym obszarze? No, no nie, nie było. Mhm. No to wiemy, Marcin, że jakby blizna się przebudowuje tam pewien okres czasu, rok, dwa są takie generalne widełki, mówimy o takiej całej przebudowie, że tak powiem, od środka. No, i generalnie, przede wszystkim w takim podstawowym badaniu zakresu ruchomości, gdzie wiemy, że jest tablizna nad spojeniem młonowym, no to wiemy teoretycznie, że. Ona może tam w któryś tam ruchach ciągnąć na przykład. Nie? Czyli na przykład w ruchu wyprostu kręgosłupa lędźwiowego, czy w zgięciu bocznym. Jeżeli na przykład wiemy, że pacjentka mówi, że bardziej ją boli z lewej strony, no to wiemy, że jak pójdzie w prawo, no to ta blizna być może tam będzie trochę ciągnęła mhm. bardziej i sam zakres ruchu właśnie tego zgięcia bocznego może być troszeczkę gorszy. Tak samo w zgięcie biodra, wyprost biodra i tak dalej, no, i tak dalej. Tak. To jest jedna rzecz. Kolejna kwestia: badanie palpacyjne i oglądowe. Mhm. Możemy zobaczyć, że blizna załóża. Przesuwalność. Przesuwalność, nie? elastyczność, tkliwość, mhm. przeczulica, niedoczulica, takie aspekty jak najbardziej mogą. No nam... Właśnie to chciałem zahaczyć, że wracamy do pierwszego roku studiów i wywiadu, nie? Mhm. No bo jeśli przychodzi, wrócę do tego pacjenta przykładowego, tej pacjentki, e... I okej, okay, nie zaczynamy koła na nowo, ale jeśli przychodzi i ci na wstępie mówi, że główne problemy to to, że ją tam piecze, ciągnie, mm -hmm. coś, oglądasz, nie ma żadnego stanu zapalnego, mm -hmm. blizna jest ładnie zagojona, mm -hmm. a są takie typowo bliznowe jakby mm -hmm. y, opisy tego bólu, no mm -hmm. to jasne, że wtedy znowu nie wymyślam koła w mm -hmm. drugą stronę, że jak mi tak mówi, no to staram się najpierw rozluźnić bliznę, bo to tak ewidentnie wskazuje na to, że może tam być ten problem. Tak, nie? no to jest właśnie bardzo kwestia indywidualna, bo tutaj fajnie, że, że już tam y, zaczynasz o tym mówić, jakby obecność blizny to też nie jest zawsze tak, że trzeba coś z nią robić, nie? Tak jak nam z takiej diagnostyki wyjdzie, że o kurczę, no w sumie w tym ruchu to tam nie ciągnie za bardzo, objawów takich subiektywnych nie ma, no to... Wiesz, i... Mogę coś powiedzieć, może to będzie kontrowersyjne, ale nieraz blizna działa in plus w swojej... Y, w tym, co psuje. Mhm. Przykład. E, taką pacjentkę miałem, która e, miała cztery endoprotezy kolana, które zawsze wow. się kończyły tym, że była niestabilność, że to się tam psuło mm -hmm. i puszczało, i tam generalnie skończyło się na tym, że przez jakiś czas ta pani w ogóle nie chodziła, mm -hmm. te mięśnie były mega osłabione i tak dalej. Mm -hmm. I, no wiesz, cztery operacje, blizna na bliźnie. Ta blizna jest taka, że tam koniec mm -hmm. świata, nie? Mm -hmm. No i ja z nią pracowałem, bo zrobili fajnie tą operację. Noga się zrobiła stabilna, od razu włączyli wtedy mnie rehabilitację, i ja sobie rozluźniałem. Mówię, no dobra, tak myślę standardowo. Tu wzmocniłem nogę, tu, 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 tu. Minęło te 5 tygodni. Blizna ładna tutaj, mówię, dobra, no to lecimy, nie? Tam mhm. trzeba ją rozluźnić, ale sobie patrzę, okej, okay, było jedno miejsce na udzie, które panią drażniło. Mhm. Rozluźniliśmy, to puściło, mhm. i ta blizna działała trochę u tej pani, znowu mówię, to kontrowersja, jak orteza. Mhm. Trochę. I było tam ciasno, okay. ale to kolano miało znowu takie cechy, żeby mogło pójść do tej niestabilności. Pani pod 80. Mm -hmm. Czy jej jest potrzebny siat japoński? No nie. no nie. Pani porusza się gdzieś tam, wiesz, o chodziku, o czymś. Mówię, dobra, nie? Jakby boli ta noga tam, wiesz, już yy, z wiekiem związane jakieś yy, polineuropatie, coś mm -hmm. tam, jakaś cukrzyca tam, Choroby, tego czucia mniej i tak dalej. Mm -hmm. Nie dokuczała jej ta blizna mm -hmm. w żaden mm -hmm. sposób. Mm -hmm. Wyprost był pełen, więc do spania, do takich stań nie przeszkadzało to. Zgięcia nie było pełnego, trudno, ale blizna paradoksalnie stabilizowała staw kolanowy. ja powiedziałem: dobra, nie? Pani jest samodzielna, pani chodzi, pani sobie pójdzie do łazienki, pójdzie do kuchni, usiądzie na krześle w stanie, przejdzie się. Noga jest sztywniejsza, ale tu akurat to pomogło. Także jak mówisz, trzeba na te blizny też patrzeć. Nie, że ktoś ma klapki na oczach teraz i jak blizna, rozluźnia za cenę, nie? Dokładnie, jakby to też fajnie, że już o tym powiedziałaś, bo wywiad ja też traktuję trochę jako takie ustalenie celu pracy z pacjentem. Nie? Załóżmy, mamy tutaj jakąś tam osobę, która ma załóżmy tam 30 lat. Taką, załóżmy, mm -hmm. no niech to będzie ta pani pod sercem. Mm -hmm. Ja się pytam, jakie jest cel terapii? Czy chce pani po prostu funkcjonować tak na co dzień, że jak pani załóżmy dźwiga dziecko, to panią nie boli, czy chce pani wrócić do sportu? Nie? Mm -hmm. I to też jest jakby trochę inna specyfika pracy i, i jakby kwestia tego, co chcemy osiągnąć. Nie? No bo załóżmy, jeżeli tego nie ustalisz, yy, mamy drugą wizytę i pacjent mówi: Kurczę, yy, bo, bolą, pacjentka bolą mi te plece, a ja bym chciała zaraz iść dyszkę zrobić nie? Yy, tam przebiec, mm -hmm. nie? To jest właśnie też ta, ta kwestia. No ale jeżeli chodzi o, o ten aspekt yy, stabilizujący, no akurat ja się z tym jeszcze nie spotkałem, ale fajnie, no fajnie. No to o są tym takie, mówisz. pewnie to jeden pacjent na całe życie się taki trafi, gdzie stwierdzasz, bo jakby nie było, nie? jakby mm -hmm. patrząc testowo i tak dalej, ta blizna tam przeszkadzała. Mm -hmm. Tylko patrząc na logikę i na to, że ten pacjent ma w sumie działać, nie? nasze mm -hmm. zadanie jest poprawa Przywrócić stanu funkcję. funkcjonalnego. Mm -hmm. nie? Funkcja była przywrócona, mm -hmm. pacjent był samodzielny. Mm -hmm. O, teraz akurat jeszcze mi przypomniałeś, miałem ostatnio panią z bólem karku i problemem szyi. E, Szydy był... Był problem, Był problem z rotacją i tak dalej. I tak z wywiadu nam wyszło, że pani miała cesarkę 8 lat temu chyba. E, no i co? E, czy my teraz będziemy tą bliznę cisnąć w tym momencie? No nie, teraz w tym momencie najważniejsze jest to, żeby jakby poprawić funkcję szyi, tam mhm. troszeczkę poprawić funkcję mięśniową i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby robisz to, co ja na początku mówiłem. Odwalasz to wszystko, co jest najbardziej pospalane. Potem za N terapii może być, że ta blizna od 8 lat jest tym zapalnikiem, który powoduje pobudzenie gdzieś tam powięzi z mm -hmm. przodu i napina to wszystko. Tak, nie? tylko że my zero-jedynkowo na ten moment tego nie jesteśmy w stanie no, dokładnie. stwierdzić. No trzeba więc, Tak, tylko. więc nie będziemy tutaj jakby robić jakieś tam czary-mary, tylko y, z, zrobić tą szyję, że tak powiem, tam no. właśnie y, czy manualnie, czy ruchowo, czy tak i tak, nieważne nie jak, ważne, ważne, żeby to miało ręce i nogi. No i ewentualnie, jeżeli w przyszłości, nie wiem, ta sama pani by przyszła z bólem, załóżmy lędźwiówki, gdzie to już jest tak bardziej lokalnie to ustawione, w sensie ta blizna tam lokalnie jest już bliżej położona, no to jak najbardziej wtedy można się zastanowić, nie? No Ale reasumując jeszcze, jeżeli chodzi o taką diagnostykę, no. to my osobiście zwracamy uwagę właśnie na czucie, przeczulice, niedoczulice, czy blizna jest wypukła, czy jest wklęśnięta, czy jest tkliwa, jak obszar wokół pracuje. To, to są takie jakby najważniejsze czynniki, które nam determinują, czy z tą blizną coś robimy, czy nie. Ja. Dokładnie. No dobra, to teraz jakby przejdźmy do, do głównego mięska w tym odcinku, czyli dzisiaj będziemy wylewać żółć. Co, na, co, nas, boli, co nas boli w fizjoterapii? Pracując, jakby już powiedzmy sobie, no kilka lat pracujemy. Mhm. Nie? To już, no nie mamy tam doświadczenia piętnastoletniego, ale już te kilka lat przepracowanych mhm. i wiemy, czego nam troszeczkę brakuje. Ja y, może y, rozpocznę, bo zain zainspirował mnie jeden y, temat, który opowiadałeś przed chwilą przybliżnie. Mhm. E, problem to tak może znowu zabrzmi dziwnie kontraktowania pacjenta, mhm. czyli określania tego, Jaki on poziom sprawności chce osiągnąć. Mhm. Bo często się zdarza tak, że ktoś przychodzi weźmy takiego sztampowego pacjenta z lędźwiówką mhm. bolącą. No i y, po pierwszej wizycie na koniec, kiedy się umawiamy na jakąś kontrolną, pada pytanie, a ile to mniej więcej nas zajmie? Dla mhm. mnie jest to pytanie zupełnie normalne, bo raz, że my pracujemy w ferze prywatnej, mhm. więc ktoś musi sobie przekalkulować ten miesiąc, czy tak. on to zepnie, czy tak. nie zepnie i tak dalej. Albo długofalowo zależy mu na czasie, bo ma na przykład w czasy, albo chce jechać w góry, albo mhm. ma półmaraton do przebiegnięcia. Mhm. No i właśnie problemem jest chyba tak, ja, ja, to, tak ja to przerobiłem, jak zaczynałem pracować, nie? że to są takie fajne slogany: daj mi trzy wizyty, daj mi cztery wizyty, coś, tam będzie po problemie coś. Im dłużej pracujesz, tym właśnie trzeba zadać to pytanie. Mhm. A do czego chcemy dążyć? Tak. Nie? Bo jak ktoś przychodzi z ls jest y, pracownikiem biurowym, który generalnie ma w nosie zdrowie, tak, mhm. on jest tutaj, ma wyrobić swoje godziny w pracy, on zarabia pieniądze i tyle mhm. i tam raz do roku sobie chce gdzieś polecić go bolą plecy i on nie może siedzieć przy laptopie, no to mówisz do niego, co, ma nie boleć, tak, mhm. no to jesteśmy w stanie zrobić to i to ale jak ten sam pacjent przyjdzie i będzie chciał zmienić swoje życie i powie, że nie, on teraz dojrzał do tego, że to jest za, zatracenie samego siebie, on chce wejść w sport i tak dalej, no to nie możesz mu powiedzieć, że słuchaj, no nie masz dolegliwości neurologicznych, zrobiłeś sobie, nie wiem, rezonans, rezonans, nie ma, tra nie ma tragedii, no po prostu siedzisz, porozluźniam cię, trzy wizyty, przyjdziesz do mnie za dwa miesiące, bo się znowu pospinasz, bo będziesz siedział i tak będziemy sobie żyć. Tak. I on mówi, okej, okay, no dobra, bo mi zależy o tym, żeby pracować, mm -hmm. nie ma problemu. Mm -hmm. Ale jak ktoś mówi, no bo ja chcę zmienić swoje życie, no to mówi, że słuchaj, no dobra, to nie spotykamy się w ciągu dwóch tygodni, trzy razy, tylko spotykamy się przez dwa miesiące, to tydzień, bo ja cię będę rehabilitował, potem będę wprowadzał trening i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. Trening, ruch, nie? Że no, terapię ruchową wypisam. generalnie. Więc to, to jest też y, chyba taki m, płynnie do tego, co wcześniej mówiliśmy, mm -hmm. nie? Że, że to może być ten problem, że. Nie określamy sobie jasne tego, co jest nawet w tej dokumentacji, o którą będziesz zahaczał. Może dzisiaj e, tam jest ten cel rehabilitacji, mm -hmm. co chcemy zrobić? Mm -hmm. nie? Mm -hmm. To znaczy się tak, no um, może to jakby nie, naz nie nazywajmy tego problemem, co taką jakby zagwostką coś, na co musimy bardzo zwracać uwagę w, tej, w tym naszym procesie. Nawet takim terapeutycznym. tipem, nie? Dla tak. Kogoś, tak, kto tak. na przykład zaczyna i jest na. To co my mieliśmy, nie wiem, 5-6 lat temu, mm -hmm. że masz pierwszych pacjentów mm -hmm. i jesteś taki, że chcesz im pokazać, że tak, że się tutaj <laughs> super, warto na spokojnie do tak. tego podchodzić. Tak, znaczy się no, generalnie no, życie bardzo weryfikuje, bo... Bo my chcemy, wiadomo, zrobić jak najlepszą robotę. Chcemy w pierwszych wizytach naszych jak najszybciej to zrobić, żeby pokazać, tak jak mówisz, że kurczę, jesteśmy super, że, że teraz my to tam w trzy wizyty ogarniamy i, i jest po problemie. No, no, no nie do końca tak to działa, bo jakby im dłużej pracujemy, tym widzimy, Ile jakby czynników wpływa na tą terapię, które nie są do końca zależne od nas? Znowu wróćmy mhm. do wywiadu. Ból pleców nie, nie jest równy bólowi pleców. No tutaj, jakby diagnozując daną osobę, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę no, czynniki epidemiologiczne, jeżeli chodzi o załóżmy ten low back pain. Czy osoba ma 25 lat, czy, czy 50 lat? Mhm. Mechanizm urazu i tak dalej, tak dalej. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. I teraz. Jakby, jeżeli ta, ta osoba jeszcze ma, super by było świeże badania obrazowe, obserwujemy co tam się na tym rezonansie dzieje, pytamy o choroby i tak dalej. No to wtedy z tym pacjentem zaczynamy rozmawiać, jaki jest nasz cel, tak? Mhm. No tylko, że jeżeli załóżmy mamy problem stricte dyskowy i w badaniach na rezonansie wychodzi nam przepuklina w testach klinicznych, SLR, SLAMP. Bragard nam to potwierdza, mamy rzeczywiście objaw taki neurologiczny, no to sorry, no nie ogarniemy tego w trzy tygodnie, jeżeli... No bier... tak, jakby bier... trzeba to też określić, że y, m, można robić najlepsze terapie na świecie, mhm. od chińszczyzny po najnowsze badania naukowe i tak dalej, Czy po ale jak masz... Takiego. No tak, ale... mówię, cały przekrój, no, można dokładnie. wszystko łączyć, ale jak Nerw ma, jest przyciśnięty i będzie potrzebował n dni, n nawet tygodni, mhm. żeby sobie neuromobilizacją, ćwiczeniami czekolwiek wyślizgać ten ruch i żeby uciec od zabiegu y, chirurgicznego, mhm. to musi to trwać. Biologii się nie oszuka. Tak. To jest tak sami, samo case, jak rozmawialiśmy przy skręconej kostce. Mhm. Możemy terapią. Poszukać układ nerwowy, że mhm. pacjentowi się będzie lepiej chodzić i tak dalej. Ale to nie znaczy, że jak Ci przychodzi pacjent, który kuleje, mhm. robisz mu, rozluźnik mówię, zadło, mięśnie, ten cały aparat puści z tego spięcia i on wstanie i przejdzie po gabinecie krok tak, że spokojnym tempem będzie mu się fajnie chodzić. Super, ale to nie znaczy to, że tego go ozdrowiłeś i idź teraz biegaj. Bo wyjdzie, zrobi dwa kroki i wróci tak samo kulejąc. Dokładnie. No, biologii się nie oszuka. Jak więc to by... też jest ta część kontraktowa, żeby to powiedzieć mhm. pacjentowi. Nasze umiejętności miękkie to jest myślę, że spokojnie 50 no. jak nie lepiej procent w terapii, bo trzeba jakby też wytłumaczyć, że to, że nie boli, to nie zawsze już jest koniec, nie? Mhm. W sensie jakby ból nie jest jedynym takim determinantem tego, czy, czy to jest terapia skończona, czy nie. No wiadomo, no. W większości przypadków, tak jak mówisz, no tutaj w sektorze prywatnym jest mhm. jak jest. No, jakby no celem generalnie jest to, żeby nie bolało, tak? Ale załóżmy, też w terapii bywa tak, że ro, ro jest ten proces terapeutyczny, idziemy tymi swoimi mikrokrokami, które założyliśmy i pacjenta dalej boli, mhm. też tak miałem jakiś czas mhm. temu, ale funkcja się super poprawia. Nie? Mhm. I jakby to też trzeba umieć przekazać tej osobie, że tam spokojnie, Panie Wiesławie, to jeszcze jakby to, że boli, to jest. Jakby no, ale... trochę odrębna kwestia, ale niech Pan zobaczy, tutaj zakres ruchu, załóżmy rotacji w barku się poprawił. Tutaj jak Pan podnosi rękę, też już jest lepiej. No tak, albo przy lędźwiówce, znowu wrócę, tak, do tej najbardziej podstawowej, robisz neuromobilizację mm -hmm. i pacjent przychodzi i mówi, dalej mnie łydka ciągnie, mm -hmm. nie? Ale kładziesz go w tej pozycji, na przykład w neuromobilizacji w leżeniu, mm -hmm. no i na początku było tyle wyprostu, mhm. a teraz jest praktycznie kąt prosty, nie? W sensie zgięcia tak, w tak. biodrze. Tak, no, żeby, żeby to można było, że ledwo co zaczął ruszać no, tym kolanem no. i już go bolało, a teraz tak. prostuje, więc I, ta funkcja się poprawia. I to jest, jest właśnie umiejętność wytłumaczenia tego, że jakby dysk, jeżeli jest uszkodzony, no to tam zachodzą procesy zabliźniania, tam naczynia. Tak w więzadle, tak, tak samo w mięśniu, dokładnie. nie? Tak, naderwany mięsień, no nie da rady go wyleczyć w jedną wizytę. Musi minąć 5-6 tygodni, żeby on się zabliźnił. Oczywiście. Tak? Jakby właśnie też tam naczynia krwionośne tam wchodzą i tak dalej. Zobacz tam... teraz, jak wychodzi, jakimi hipokrytami jesteśmy, co? 7 lat temu, jak byłeś na studiach, to yy, ja przynajmniej mówię, ja dziękuję, po co to? Na podstawach yy, fizjoterapii trzeba było osnowę. Mm -hmm, robić plan mm -hmm, i osnowa rehabilitacji mm -hmm. co to jest tak, a teraz tak. 5 lat później, słuchajcie, musicie kontraktować. Znaczy, się, sobie inaczej to nazwaliśmy, i teraz jesteśmy znaczy się super. Powiem Ci tak, ja bardzo ostatnio osobiście wracam do podstaw. Nie? Jakby kupiłem sobie książkę, testy kliniczne znowu, to wszystko sobie analizuję, bo jednak no, ta nauka ci pokazuje i to, i to, co robisz w gabinecie, że robiąc test X czy Y, masz tam pewną czułość, specyficzność i rzeczywiście ten test jakby może Ci pomóc zdiagnozować ten problem. Nie? I, to jest, I to jest właśnie fajne, bo jakby. W tej fizjoterapii jest tak, że ty ciągle musisz się uczyć i rozwijać mhm. i, i generalnie właśnie też takie sytuacje, gdzie masz tą praktykę i jakby to praktykujesz, pokazują ci, ile tak naprawdę jest jeszcze przed tobą, nie? Mhm. A nie, że jakby tak jak mówiliśmy chyba na pierwszym podcaście, że tam zrobiłeś tam y, kurs z terapii X, no to teraz jesteś, Wszystkich. wiesz, macho, nie? No tak, tak. No ale no. kto tak nie myślał, tak Tylko na początku, wiesz co? nie? To jest też takie... Mm... Zafiksowanie się na tym efekcie mhm. mi się wydaje, bo ja ostatnio na przykład miałem taką fajną terapię, gdzie z pacjentem przez... przychodzi do mnie, mhm. płaci za godzinę, mhm. jesteśmy za godzinę, przez 45 minut byłem akurat tutaj na sali. Mhm. I sobie przerabialiśmy życie. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. A powiedz mi, jak robisz przysiad. Ale to nie, że trójbój trenował, mm -hmm, tylko mm -hmm. przysiad, żeby, nie wiem, yy, coś z ziemi podnieść, no Tak, nie? tak. A to spróbuj sobie stanąć szerzej. Spróbuj sobie dokręcić biodro, żeby coś to zrobić. OK. A ja sobie rano pompki robię. A pokaż mi, jak te pompki robisz. Mm -hmm. Okej, okay, nie. A jak tutaj co robisz? A przy ścianie to się tak rozciągam zawsze. Ja mm -hmm. zacznij sobie tak się rozciągać. Mm -hmm. To potrwało 40 minut, w międzyczasie wyszło nam, że ma takie ograniczenie, takie ograniczenie, takie ograniczenie. Poszliśmy sobie jeszcze do gabinetu, e, zrobiłem takie tam testy ruchowe, bo tam akurat było trochę tam z biodrami. E, ok, ja wiem, może zrobiłem jakąś jedną technikę taką rozluźnieniową. Takie, wiesz, żeby troszeczkę mu się fajniej poczuł mhm. po tym. E, I to nawet nie, że ja, o, pacjent wyszedł jakiś oświecony. Sam dla siebie mówię, kurde. Jaka fajna terapia, mm -hmm. nie? E, I mówię, żeby trzeba odblokować w głowie to, że ta diagnostyka, o której ty mówisz, że trzeba się cofnąć do podstaw, wziąć te podręczniki ze studiów i zacząć jeszcze raz sobie czytać te proste testy, gdzieś tam laseka, nie laseka, ale weź go doczytaj dobrze, żebyś znał tak, dobrze. nie? Bo, detale. bo to jest najlepsze, że to jest bardzo prosty test, ale nieraz go się robi na odwal i w ogóle nie skupiasz się, nie? Mm -hmm. Tylko no, jak się tą nogę podnosiło, to powinno ciągnąć. Tak. Ciągnie i nie ciągnie. No tak. Tylko pytanie, nie? Znowu wracasz do podstaw, do wywiadu, bo jak jest ból od trzech miesięcy, to ten lasek może już być wyciszony na przykład, nie? I może nie dawać takich objawów i tak dalej, i tak dalej. I żeby odblokować w swojej głowie to, że nie trzeba od razu robić godzinę terapii, nie, bo ktoś przychodzi, w szczególności w sektorze prywatnym, mhm. gdzie masz te takie poczucie z tyłu głowy, no, że jednak ta osoba coś, nie, tak. ci płaci mhm. za tą wizytę, żeby nie ładować miliona technik od razu wszystko. I to też, żeby nie zabrzmiało tak, że my jesteśmy teraz wygodni, wiesz, będziemy sobie, a zrób Pani taki test, a zrób Pani taki test, a ja sobie tu posiedzę pogadam mhm. z tobą, dziękuję do widzenia. Mhm. No nie, bo to daje dużo informacji. To oczywiście. I to się wszystko łączy z tym pierwszym aspektem, o którym rozmawialiśmy, że też jak się poświęcimy tym podstawom, zrobimy te testy i poświęcimy na to odpowiednio dużo czasu, i tak dalej, to potem podsumowując tą na przykład pierwszą wizytę, łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, a ile wizyt jeszcze to będzie trwało? To ty jest... W końcu wiesz, no tak. bo jak się zobaczy, wiesz, zrobisz testy mięśniowe, ja często też tak pracowałem, to nie, że jestem jakimś teraz, o, nie, super fizjo, prawda objawiona, kupę lat pracowałem tak, a to boli, aha, okej, okay. czworoboczny, no to czworoboczny spięty, okej, okay. robię, robię, mhm. robię, nie, to to, 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 i w sumie porozluźniałem tym no jak się, lepiej się Pani czuje, lepiej, a ile to będzie jeszcze trwało? No bo nie wiem, co tam jest, no, nie? Dokładnie. To, że diagnozujemy bardzo mocno na tej pierwszej wizycie, to jest element terapii, no bo tak jak mówisz, tam yy, były sytuacje takie na, na tych pierwszych naszych latach, że yy, był czworoboczny, tam lędźwi, to tam go ciśniemy, tam mielimy. Tam jest 5 minut wywiadu i ty proszę się położyć tam 10, mhm. nie? A tutaj wiesz, y, jakby robiąc y, diagnostykę, ty sobie odpowiadasz na najważniejsze pytanie, co ty chcesz leczyć. Mhm. I przede wszystkim, czy ta osoba jest dla ciebie. Mhm. Czy nie ma sytuacji takiej, że. Pani, co tutaj mi trochę pachnie problemem łąkotkowym? Niech pani zrobi rezonans, bo z testów, testy kliniczne, które oczywiście nie są y, czułe na 100%, specyficzne no tak. na 100%, ale wykonujesz testów tam 3, 5, 10, coś, to ci coś ci się łączy. Moim zdaniem to może być problem, załóżmy, łąkotkowy. Tym bardziej, że są objawy, że tam coś klika, no. że boli, jak wchodzimy po schodach, szpara tak, stawowa jest tak, tkliwa. Tak, tak, tak. No to niech pani zrobi rezonans. I ty jakby nie robisz... Techniki terapeutycznej żadnej, ale czy ty nie wpływasz na proces terapeutyczny? Ty wpłyniesz prawdopodobnie bardziej, niż byś to kolono maglował tak na ślepo. No i od razu sobie e, masz plus jeden dla swojego spokoju i współpracy z tym pacjentem, bo jeśli takie coś ci wyjdzie i ty mówisz, no ale dobra, spróbujemy, coś mhm. tam, mhm. no i przychodzi druga wizyta, co? No jeszcze boli. No dobrze, no w jedną wizytę nie da się tak. wszystkich, no, byśmy chcieli, ale się nieraz nie tak. udaje. Robimy drugą, trzecią, dalej to boli. Nie? A nie powiedziałeś sparty. o tym rezonansie. A jak wychodzi ci i powiesz to, no to też są takie, wiesz, no bo rezonans teraz dostań na NFZ za dwa lata albo za pół roku, no nieraz są bliżej, wydaj kasę na to, no jest to, ale no musimy to powiedzieć, nie? Bo w pewnym momencie, jak, jeśli większość pacjentów paradoksalnie pójdzie i to zrobi. No i wychodzi ta łękotka, no to też mówisz, no dobra, proces regeneracyjny łękotki, jakby trzeba to skonsultować na przykład z ortopedą, bo ja już się nie wtryniam w te kompetencje, bo, bo nie jestem tam od odczytywania tych badań tak biegły. Jeśli lekarz powie, nie no, tam jest taka rozwierucha, że trzeba zrobić artroskopię, bo tam będzie tyle, że trzeba to poszywać, no to przygotowujesz tą pacjentkę do operacji na przykład i po operacji rehabilitujesz, a jeśli ortopeda powie, że ee, no coś tam jest, ale to nam mówi, no dobra, ma Pani tutaj widoczną bliznę na łykotce, coś tam było, mhm. to może się regenerować 8 tygodni. I wtedy, za, załóżmy, no, no, nie? No, no. 8 tygodni, no i wtedy ta pacjentka nie ma takiego, że a, bo po czwartej wizycie dalej mnie boli. Dokładnie. No bo czwarta wizyta to są na przykład 3 tygodnie, a nie 8. Nie? Tak. Też jeszcze zwróć taką uwagę na przykład, że robisz tą wizytę diagnostyczną i tam bierzemy, i jest to tam jakiś tam koszt, ale zobacz, robisz jedną wizytę, gdzie mógłbyś zrobić cztery, a jakby nie mieć żadnego efektu, a jakby można powiedzieć, za tą resztę pieniędzy pacjentka robi rezonans. Za te tam trzy potencjalne, no tak, które tak. miały być. I teraz... Ja też często mówię pacjentowi, że na przykład idziemy zrobić, nie wiem, USG, mhm. y, bo szkoda przepalać pieniądze u mnie. I to jest faktycznie takie fajne zdanie, które mi tak pasuje, mhm. że to są przepalone pieniądze mhm. na tą terapię, mhm. bo można zrobić to i potem iść dalej. Nie? Mhm. I to też warto potem od razu mówić, że to nie chodzi o to że ja odsyłam na rezonans, bo to już się nic nie da zrobić, mm -hmm. bo nieraz pacjent mówi, a jak rezonans, to już yy, neurochirurg, nie? Mm -hmm. nie, to chodzi o to, żeby określić, co jest do roboty. Nie? Tak, co jest do roboty i, i co się tam dzieje, bo... Wiadomo, tak jak to są, no powiedzmy sobie szczerze, pierwsze lata pracy, nie, no my tutaj bez rezonansu, tam będziemy, może nie próbować, ale, ale wydaje mi się, że, że ten rezonans nie jest potrzebny, że ja tutaj tą mm -hmm. techniką manualną mm -hmm. to zrobię, ale no no nie, no jakby te badania obrazowe są ultra ważne i ultra, ultra potrzebne. Tylko to... też jakby podkreślimy, żeby nie wybrzmiało to, że w tą stronę idziemy że to nie jest też tak, że żeby przyjść do fizjoterapeuty trzeba mieć rezonans, USG, morfologię tak, i tak dalej. To, to chodzi właśnie. o to, wróćmy do tego, co mówiłeś na początku, żeby to też podkreślić, mhm. że po to są te właśnie testy. Tak. Nie? Testy kliniczne, yy, jakaś diagnostyka gabinetowa ma nam określić, czy w tym momencie mo potencjalnie możemy pracować, no, czy nie. No bo On... jak przyjdzie do Ciebie młody sportowiec, który ma ból w lędźwiówce, bo się nadźwigał na siłce, gdzieś tam się skręcił i mhm. nie było przy tym jakiś Turboakcji takiej, to jest pierwsza historia. Ta neurologia w testach nie wychodzi, no raczej jest pospinany i można z nim działać bez rezonansu. USB. Ewentualnie, tak jakby nie było poprawy. Po no to mówimy tak, tak bo tak. mogło się coś wydarzyć. No oczywiście, zawsze, oczywiście. E, więc właśnie, dobrze, że o tym powiedziałeś, że to nie jest takie zero-jedynkowe. E, po to mamy testy kliniczne, po to mamy diagnostykę, jakby znajomość e, epidemiologii urazu żebyśmy po prostu mieli to określić. Dlatego ta jakby nauka też jest taka ważna z naszej strony, że to nie jest tak, że zrobimy szkolenie XYZ i jesteśmy bogami, tylko to jakby cały czas trzeba się szkolić, rozwijać, czytać badania naukowe, patrzeć co, co jakby te badania mówią w danym momencie, żebyśmy mogli jakby pacjentowi jak najbardziej pomóc. No bo o, ostatnio też przychodzi do mnie młody chłopak właśnie po jakimś urazie kolana. I po prostu też z diagnostyki mi wyszło, że, kurczę, tak jakby ten mechanizm urazu trochę mi tym pachnie, że to może być łąkotka. I na tym moja terapia się kończy. Mówię, mówię tutaj do, do, do jego mamy. Sugeruję, żeby skonsultować się z ortopedą, albo po prostu yy, dostać jakoś tam skierowanie na rezonans czy coś takiego. Będziemy wiedzieć, co tak. jest w środku, będziemy modelować pod to rehabilitację. Tak, tak. A nie po prostu, że robimy tam coś w ciemno no. i, i tak dalej. No bo już na chłopski rozum, tak? Jeśli jest rozwalona ta łąkotka mhm. i tam jest proces zapalny, tak. i to wszystko, nie? Mhm. A to w terapii takiej nie wiem. FDM-u, terapii punktów spustowych będzie Ci wyglądać, że dobra, to jest spięte, trzeba to tam rozjechać. Mhm. Z jednej strony robisz efekt przekwienny, może się to regenerować, nie? Z drugiej strony możesz tego pacjenta pogarszać, bo już to drażnił. Bo, bo teraz, jak mówisz na przykład o bliźnie, która niejako trochę stabilizowała no. tamto kolano, no. to w tej sytuacji napięcie mięśniowe też, może stabilizować. Żeby nie zrobiło się gorszy kuchni. Dokładnie. No no i, I, wtedy... I wtedy mówisz, że robimy nie wiem, takie ćwiczenia drenażowe, coś tam, żeby ruchomość, Mija, minie n dni stan zapalny, minie, zaczniemy robić co innego, bo wiesz co robić. Tak, bo na przykład są sytuacje, gdzie na przykład warto by było te, to sobie zostawić, nie? Ten, no. ten staw, czy, no. czy ten kręgosłup, żeby przez te pierwsze dni trochę to sobie tam odpoczęło i wtedy dopiero działać. Dokładnie. I można przełędnie przyjść do tematów współpracy teraz. O, no właśnie. E, Jak już, już trochę o tym no. rozmawialiśmy, że jest... Tak. Do tej pory mówiliśmy, jaka to jest fajna współpraca, bo musisz odesłać, bo coś, tam. Mm -hmm. nie? No, ale właśnie tutaj, no nie wiem, jak jest w innych krajach, ale mi na przykład bardzo tego brakuje, żeby pracować w zespole, yy, tak, kon w, mm -hmm. w konkretnym zespole. Wiesz co, wydaje mi się, że tu mogę trochę być, się postawię w, w, w roli adwokata diabła, że nam to będzie brakować, bo żebyś sobie mógł to zrobić, to, to musi być za N lat, jak yy, zrobimy jakąś klinikę i będziesz miał u siebie orto. Mm -hmm. Nie? No bo patrząc, no, chyba żebyś miał dobrego funfla, yy, lekarza i wiesz, i po prostu się znał personalnie i wysłał do niego pacjenta, a on Ci potem zadzwoni yy, i podpowie, że słuchaj, tam było tak, bo nie dlatego, że no, znowu kontrowersja, nie kontrowersja, że tak jest zafascynowany, albo jak znajdziesz takiego, który jest tak zajarany swoją pracą, albo dlatego, że ty do niego zadzwoniłeś, mówi Weź mi, daj znać, i on ci daje znać. Nie? Mhm. E, ale co nie znaczy, że to nie jest tak, że to wszędzie działa, no bo nieraz w, e, w szpitalach e, czy tam w takich właśnie instytucjach, gdzie jest ten bardziej ten zespół, no to też się zdarza. tak, że fizjoterapeuta trochę sobie. Lekarz trochę sobie, niby są tam na obchodzie razem, ale żeby na przykład, nie wiem, tak jak w doktorze się usiąść w pokoju i popatrzeć, coś pogadać. Rzadko się zdarza, nie? No Oby. Chyba, że jesteście fizjoterapeutami i pracujecie w takich miejscach, to wiecie, sprostujcie nas, to możemy jesteśmy e, zadufani i tacy zmierziali w sobie, że to jest tak bez sensu, w sensie, a w Polsce są takie miejsca. Znaczy, na pewno są, bo jakby no też słucham innych podcastów i. i, i Ta, jaka jest skala w cali, całego kraju, nie? Ile mm. jest fajnie? Ile jest mm. fajnie. Znaczy powiedzmy sobie tak, y y Kurczę, no w idealnym świecie powinno być tak, właśnie na, na, przykład, na, na przykładzie kolana, nie? Yy, mamy, mamy problem kolanowy, wychodzi nam jakby tam problem łąkotkowy. W testach pachnie nam to, właśnie tą łąkotką, wysyłamy do ortopedy. I teraz wysyłamy do ortopedy X, z którym my współpracujemy. Uh -huh. Po prostu. Uh -huh. I jakby ten ortopeda daje nam feedback i mówi uh -huh. tak, panie Marcinie, czy ten Marcin, zależy, czy w uh -huh. jakich tam jesteście relacjach. Słuchaj, moim zdaniem tu jest kwestia taka, że można by było spróbować zachowawczo. Spróbuj, ty wiesz jakie metody użyć, ale uh -huh. ja ci mogę zasugerować ewentualnie, czego nie robić uh -huh. dla tej łąkotki, uh -huh. nie? I super, i masz feedback. Wiesz już, teraz to ci bardzo pomaga w ułożeniu planu rehabilitacji. I teraz ty, dana osoba już wie, jakby, jak to powinno tam dalej y, funkcjonować. No tak, to mamy idealny świat w bardziej realnym świecie. Y, ja to sprowadzam do tego, żeby przekazywać sobie jakieś informacje i za bardzo sobie nie przeszkadzać. No nie przeszkadzać. I teraz jasne. mam fajny przykład. O, teraz y, prowadzę takiego chłopaka po ACL-u. Mhm. No, i tam, no wiadomo, przyszedł do mnie zaraz po operacji, nie? To to sobie jakieś podstawowe ćwiczenia, ruchomość, mhm. zwiększasz coś tam, coś tam. Przychodzi któraś tam wizyta przed wizytą kontrolną u orto i mówię, dobra, dopytaj się, mhm. m, co robimy z ortezą i na ile możemy obciążać. Takie standardowe pytanie, tak? Nie? I wiesz z tym, przyszedł do mnie, ortopeda na wizycie e, powiedział: Słuchaj, kolano się bardzo dobrze, reg jakby poprawia wszystko, mhm. jak z tym terapeutą, co robisz. Pracujesz do tej pory, to idzie wszystko tak, jak ma iść. Mhm. Jak on ci powie, że masz zacząć obciążać, to obciążaj. Kropka. Nie? I to jest też takie fajne budowanie wzajemnej odpowiedzialności, ale wzajemnego takiego poszanowania, że ten pacjent jak potem usłyszy takie coś, to jak ty mu mówisz, że dobra, to dzisiaj już to mortezę, bo mija szósty tydzień, więc wszystkie powiedzmy tak książkowo, ale też widzisz, że te kolano to jest sportowiec. Ono było zaraz po operacji stabilne i tak mhm. dalej, więc mhm. to było takie zachowawcze. Ja mówię, dobra, wyrzucamy. To jakby ten lekarz tego nie powiedział, to by mogło dojść do tego, że ten chłopak by był taki przestraszony, tego czy na pewno może. Mm -hmm. A lekarz ci mówi, słuchaj, Przychodzisz do mnie po trzech tygodniach, wszystko idzie dobrze. Jeśli pracujesz z tym człowiekiem, to on się zna, bo idzie dobrze. Jakby, Dokładnie. jakby partaczył, to byśmy to widzieli. Dokładnie. Słuchaj się go. Dokładnie. I to jest właśnie, jakby tu więcej nie potrzeba, tak naprawdę. No. Nie? Ewentualnie, jeżeli jest tam jakaś operacja robiona jakąś tam metodą, tam X. Gdzie załóżmy, no, albo jest jakaś starsza osoba, na którą mhm. wiadomo w tej rehabilitacji, mhm. trzeba zwrócić uwagę tam na czynniki takie zewnętrzne, tam choroby i tak dalej. Ale dostajesz informację. No jakby tak jak mówisz, żeby, żeby czegoś nie robić na przykład, nie? Na, żeby no, nie obciążać za bardzo w tym okresie, albo nie przeginać jakby z kilogramami podczas tego, to my jakby więcej nie potrzebujemy, nie? Mhm. Ale no, tego brakuje, kurczę, strasznie. Mamy ten kręgosłup lędźwiowy, wróćmy sobie mhm. do tego. I jakby przychodzi załóżmy pacjent do nas bezpośrednio, a nie do ortopedy czy neurochirurga i robimy tam testy, które jakby nam mówią, że rzeczywiście to może być problem stricte przepukliny. No i teraz jakby neurochirurg, y, fajnie by było spróbować odesłać, żeby potwierdził, czy rzeczywiście można leczyć zachowawczo, tak? Mhm. No bo jakby tu znowu bardzo dużo czynników gra rolę, nie? Mhm. Y, jakby ból, bólowi nierówny, przepuklina, przepuklina nierówna, każdy kręgosłup jest inny. No i teraz jest taka kwestia, że powinniśmy dostać feedback od neurochirurga, że ok, y, nie ma jeszcze takiej sytuacji, żeby od razu kłaść na stół, Możemy działać, tak? No dobra, ale nie sądzisz, że to trochę wyidealizowany obraz, bo żyjemy w takim systemie, gdzie nawet jak to odeślesz tego pacjenta, to to będzie trwało trzy miesiące i ten pacjent, pytanie, czy lepiej jest robić nawet to, co przed chwilą mówiliśmy, że lepiej tak nie robić, ale tą terapię na ślepo przeciwbólową, żeby ten pacjent jakkolwiek się ruszał, żeby powiedzieć, no bo tutaj trzeba systemowo, musimy sprawdzić do widzenia za 4 miesiące, bo znaczy, nie stać mnie, żeby wszystko zrobić prywatnie. Mówimy tutaj o takim świecie, który jakby powinien mieć miejsce, no tak, nie? Tak, tak. Ja teraz znowu nie mówię, że, że, każdą, że każdą osobę teraz sobie wami neurologicznymi trzeba odesłać, ale jakbyś miał na przykład dodatkowo podwyższoną temperaturę, gorączkę, mhm. to byś nie odesłał? No nie, no jasne, <laughs> że tak, tylko wiesz... No... Wi wiadomo, no nie, nie idziemy w, w skrajności, nie? Ale... Tak jak mówimy, mamy testy kliniczne i jeżeli nic się nie dzieje takiego dodatkowego, yy, i mało tego, załóżmy, pacjent do nas trafia po dwóch tygodniach i widzimy, że się poprawia, to jasne, że zero-jedynkowo nie odsyłamy do tego neurochirurga. No ale jakby była kwestia taka, że no, nie, chociaż no, nie masz tej stuprocentowej pewności, to ja uważam, że warto... Wiesz, o co mi chodzi, bo ja zawsze te, trochę, żeby też nowa te rozmowa była fajniejsza, no to staram się w głowie teraz procesować to w drugą też stronę. Jakbyśmy tu wzięli jakiegoś lekarza i pogadali, on by powiedział, no fajnie chłopaki, nie? Tylko ja w przychodni to mam na przykład 40 pacjentów, no. e, więc to mi wychodzi 12 minut i jak jeszcze bym dla każdego musiał notkę dawać, coś tam, nie? Problem następny może był, był fajniejszy, jakby się w końcu ktoś wziął za to porządnie i jakby scalił po prostu kartę pacjenta, nie? Jest ten system jakiś gowowy, tak? Mhm. E, że masz tą kartę swojego pacjenta. E, Mamy jakieś kody P1, żeby to się gdzieś tam wysyłało, coś tam, czemu nie zrobić? Nie wiem. No, teraz na polityce się gówno znam, za przeproszeniem, mhm. ale sobie pogadam. Czemu nie zrobić tak, że Bach, robimy jakąś tam ustawę, że czy jesteś prywatny, czy nfz owy czy coś tam jest? Leczenie go PL Tak. Nie? <laughs> Raz, że wtedy. Eee, każdy by miał większe ciśnienie, żeby ta dokumentacja była prowadzona dobrze, bo mm. by go zaraz jakiś lekarz widział, wszędzie by go widzieli, mm. tak? Więc to jest takie Twoja wizytówka trochę. Eee, mm. Dwa, eee, wtedy już na tej wizycie mógłby mieć pacjent tam zalecenia, uwagi, dwa zdania. Mm -hmm, mm -hmm. Obciążenie kolana na tyle, coś tam tyle. Do widzenia. Nawet jakby pacjent zapomniał się dopytać, bo wiesz, lekarz może być nawet chętny do tego, tylko ja to zawsze, wiesz, tłumaczysz, pacjentowi pokazujesz 10 ćwiczeń, wychodzi z gabinetu, pamięta 3, dojeżdża do domu, pamięta 2, robi 0. Dajesz mu dwa pytania, on pojedzie, zapyta się o jakie leki ma wziąć coś i zapomni, co ten fizjoterapeuta mówił. I nawet jak ten lekarz by to powiedział, mhm. no bo to, wiesz, a, na, a, le, a fizjoterapeuta się pyta, na ile mogę obciążać kolano? Na 50%, koniec, mhm. sekunda, mhm. nie? No w sensie, no, jakby, jest no, dużo problemów. Nie? Opo opowiadam. Ja wiem, że ty stroisz po tej stronie takiej, wiesz, tam śś, słonko i w ogóle jest sielanka, ale no, takie... Znaczy, ja opowiadam, jak to, jakby, w jakich warunkach ja bym chciał pracować. No tak, może, jasne. może tak. Wiadomo, że jest, jak jest. Ale po prostu, no, jeżeli miałoby to mieć tak typowo ręce i nogi, to no, uważam, że powinno to tak wyglądać. Nie? Mhm. Tak zero -jedynkowo. A wiadomo, jest jak jest. My też wiadomo, jako Fizjo mamy trochę większą samodzielność zawodową niż tam jeszcze parę lat temu, mhm. więc to też jest dla nas plus. Jednakże no, mówię o takiej właśnie współpracy, która jakby no dałaby jeszcze większe szanse na sukces terapeutyczny. I tutaj mhm. nie tylko chodzi o, o współpracę na linii y, fizjoterapeuta-lekarz-specjalista, y, ale też dietetyk, mm, mhm. ewentualnie jakiś trener, w zależności mhm. już tam co, ja, mhm. jak Ty pracujesz, nie? Czy, mhm. czy tam manualnie, czy bardziej ruchowo. Mhm. Ale no, jakby fajnie by było, jakby to, to tak wyglądało z mojej strony, nie? Mhm. Mhm. To znowu płynnie przejdziemy do tej samodzielności zawodowej, mhm. nie? Bo trochę przed podcastem gadaliśmy i wiem, w którą stronę będziesz chciał iść i cię trochę tak dziabne. No bo mówimy często się mówi, że kurczę, powinniśmy mieć więcej możliwości, coś tam nie, czemu nie mogę wypisać skierowania na ten rezonans. Jak wiem, że jest potrzebny, że coś tam. Mhm. I szczerze, czy po sobie, czy po mniej więcej życiu, jak to wygląda w fizjoterapii? To trzeba być taki, na serio, tak się zastanowić, czy na pewno tak jest, bo ja nie wiem, czy jestem w 100% procentach taki za tym, żebym mógł na wszystko wysyłać. Znaczy się. Wydaje mi się, dla mnie szczerze, mhm. trzeba poprawiać to, żeby ta dostępność do tej, w naszej współpracy z lekarzem była większa, ale. Czy ja bym mocno forsował to, żebym mógł na USG wysłać, na rezonans, na coś, na coś? Wydaje mi się, że nie. Nie chciałbym mieć takiej odpowiedzialności. Bo wiesz, za tymi uprawnieniami też idzie taka odpowiedzialność, tak. nie? Że na przykład y, tobie się będzie wydawać, że no, bo to trzeba zrobić, a na przykład no, źle zinterpretujesz te testy i tak dalej. Wiesz, to tak dużo osób, o co mi chodzi, dużo osób się mocno podnosi ten temat, nie? Że my powinniśmy, my powinniśmy. A nie widzi tego, że my mamy przez to troszeczkę też spokojniejszy tam ten nasz zawód, bo masz zdjętych z siebie tę odpowiedzialność. Nie masz takich możliwości, mhm. ale masz trochę mniejszą odpowiedzialność. Mhm. Znaczy, no jakby każdy chim ma dwa końce, Marcin. Tutaj jest jasne. My wtedy w takiej sytuacji powinniśmy być bardzo, bardzo dobrze przeszkoleni. Tak no. jak są na przykład. Szkolenia z USG dla fizjoterapeutów, bo możemy robić USG, mm -hmm. ale no wiadomo, nie możemy Tak, tak. Nie, bo nie chodzi o to, ja tu ani nikogo nie chcę oskarżać ani coś, ale tak wiesz, czy na Wiem. jakichś kursach mm -hmm. czy coś, nieraz rozmawiasz z ludźmi i znowu, ja w ogóle nie uważam się za jakiegoś kosmicznie dobrego, co najwyżej przeciętnego fizjoterapeuty, który ma jakieś tam gdzieś osiągi się cały czas uczy, ale niektórzy ludzie mają dosyć mocne ego do góry, takie top. I wiesz, i oni najczęściej, najgłośniej mówią: No, bo ja powinienem móc tu zdiagnozować, tu zdiagnozować. Potem widzisz, jak on gdzieś tam dalej idzie, na tym kursie nawet, i go obserwujesz przez parę dni, i mówisz: Kurde, nie. To za chwilę będzie 7 lat na rezonans. A nieraz jest też tak, że niektórzy się boją zdiagnozować pacjenta, sorry, że się tak wtryniam, mhm. i wiesz: oj, plecy bolą. To najpierw rezonans zrobimy, USG, RTG, morfologię, mhm. hemoglobinę i cukier zbadamy i może potem zrobimy masę. Okej, okay. znaczy to jest właśnie to, co powiedziałeś. Jeżeli byłby, byłaby to praca w takim zespole, to nie byłoby w ogóle problemu. No. Bo ty mówisz panu doktorowi, panie doktorze, że to jest sytuacja, tak. że mamy objawy neurologiczne. Niech pan stuprocentowo oceni, czy mhm. warto robić rezonans, bo moim zdaniem warto by było, ale to pan decyduje i jest po temacie. No. I, e... i to właśnie do tego idę, nie, że e... mamy jakby kompetencje i odpowiedzialności powinny zostać tak. po tej i po tej stronie. I no, ja jakbym miał dać swój gdzie jestem, po której stronie barykady, mhm. to jestem za tym, żeby nie forsować tego, żeby miał więcej uprawnień, mhm. tylko żeby forsować to, żeby ten system, no. systemowa praca była fajniejsza, okay. bo dla mnie osobiście jest to wygodniejsze i spokojniejsze życie. Tak, no jakby no my odpowiadamy powiedzmy sobie szczerze za ten narząd ruchu, tak? No. I to jest jakby główna nasza, nasza kompetencja i rzeczywiście tego się powinniśmy trzymać, tylko no właśnie znowu kwestia systemu, jeżeli mamy rezonans, który powinien być wykonany na CITO, no to w takiej sytuacji powinniśmy znowu mieć tutaj jakiegoś lekarza obok, i, i on no, to tak. powinien jakby odesłać. Jeżeli nie mamy do tego uprawnienia, nie? No, a w takiej sytuacji samo wykonanie badania, w sensie skierowanie na badanie i ewentualnie w sensie my, my, moglibyśmy, my moglibyśmy kierować na badanie, ale załóżmy lekarz i tak by to interpretował, to no znowu mhm. no każdy kij ma dwa końce, nie? Mhm. Zobaczymy w następnych latach, jak to będzie szło, ale uważam, że w niektórych sytuacjach fajnie by było, jakbyśmy mieli możliwość właśnie takiego skierowania, także mm -hmm. rynkowo. Mm -hmm. Jakby ta diagnostyka nasza się wciąż rozwija, tak jak mówię, USG można robić, i z tego co obserwuję, coraz więcej osób ma to USG. Mm -hmm. Nie wiem sam, czy ja bym nie chciał mieć w przeciągu tam kilku lat. Na razie, jakby głównie się skupiam na badaniu klinicznym. Jednakże, no tak jak mówię, niby mamy więcej praw, a jednak no, nie do końca. Mhm. Z drugiej strony, jak mówisz, czy pytanie, czy większa odpowiedzialność nam by się przydała? No nie wiadomo, to, to jesteśmy trochę tak po środku. Nie? Z wielką mocą, się, wielka odpowiedzialność, <gry> Dokładnie. jak w Spidermanie. Z tym USG, no to też jest tak. Ja ostatnio z kumplem rozmawiałem, też fizjoterapeutą, mhm. o tym USG i też się tak trochę jak ty, tak... No, może bym zrobił, może bym nie zrobił, może by coś. I tak sobie rozmawiamy, i tak lecimy takim tam wiesz, myśl mhm. za myślą mhm. i doszliśmy do takiego wniosku. Czy to, co powiedziałeś paręnaście minut temu, że wracasz do podstaw, do tych podstawowych z pierwszego roku, tam magisterki, czy licencjatu testów, nie? Mhm. czy to jak zrobisz USG, nie będzie cię trochę blokować? Że zamiast zaufać tym testom, bo ty się zajmujesz ruchem, mhm. wiesz, dostajesz narzędzie, Powiedzmy kilka szczebli wyższe niż mhm. sprawdzenie, jak się noga podnosi mhm. i się nie sfiksujesz na tym. Mhm. A często mówimy, że w fizjoterapii staramy się patrzeć na całość pacjenta, mhm. a ja mam takie w głowie, że ja bym mógł mieć coś takiego, że jakby mnie dobrze nauczyli. Nie mówimy tu o tym, że ja sobie będę robił USG, a guzik się znam na USG. Mhm. Bym poświęcił czas i jestem, mhm. wiem, co to, wiem, co widzę mhm. na tym USG, nie? I na przykład bym zobaczył tam jakieś, tam, nie wiem, naderwanie na ścięgnie. Mhm. I pytanie, czy dla fizjoterapeuty to jest aż tak jakby potrzebne, żeby się nie fiksować na tym, że to jest... I zaczynamy, wiesz, jestem lekarzem od złamanego palca, a nie od tego, że cała ręka jest pospinana. Wiesz, Okej. o co chodzi. Tak, znaczy się, ja akurat uważam, że to jest dodatkowe narzędzie diagnostyczne, które okay. z mojej strony, ja uważam, że mi by to się bardzo przydało. Okay. Bo na przykład mamy skręconą kostkę, robimy szufladę, która... No widzimy, że ta no. pięta trochę ucieka. No to tą głowicę przyłożysz i przede wszystkim zobaczysz, co tam się w środku dzieje, i czy nie ma jakichś ewentualnych predyspozycji do tego, że może jakieś tam okay. mikrozłamanie gdzieś by było. Dobra. Nie? No to w tym podejściu to kupuję, że dalej pracujesz jako fizjoterapeuta, a te USG jest w rogu gabinetu po to, że jak ci wychodzi taka łąkotka, mhm. to zamiast czekać, to na tej już wizycie, mówisz, dobra, odpalamy, zrobimy USG, zobaczymy. No, dokładnie. Jakby... I wtedy mówisz dobra, tu jest na moje, jest popękane, iść jeszcze zobacz to z ortopedą, bo może będzie potrzebna operacja, a jak nie, to tyle i tyle będzie to trwało. No, w sensie, okay. no, na, na przykład jak mówisz o łąkotce, to akurat tutaj y, sam rezonans by się tak przydał, co już wychodzi tam poza te nasze no, no, kompetencje. No, no, tak, tak, tak. Ale jak przyłożysz głowicę tam w obrębie stawku, no, stawu coś, kolanowego... to widział więcej niż w samym testem. Czy jest no, okay. ekogeniczność y, mhm. i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to ja teraz... E, trochę odbije e, od naszej działki, ale w sumie naszej. No, w sumie <grym> dalej będzie nasza działka, bo ty też miałeś e, karierę NFZ-ową za sobą. Mm, mm, mm. A w senatorium to nie, był, nie to było, prywatne? Mm -hmm. no, okay. no, to prywatne? to Okej. To, to, to nie. E, no to, to, nie to ja jeszcze powiem, bo, bo ja trochę, trochę pracowałem w NFZ-cie i tam e, też jest tak jakby w generalnie spory problem, u nas z fizjoterapią też jest taki, że nasza grupa zawodowa cała jest mocno jakby przecięta właśnie tym tykiem, nie, mhm. że jak przechodzisz sam to zobaczyłem, że jak pracowałem jeszcze w <grym> szpitalu, to byłem na bieżąco, co się dzieje tak ustawowo o nas, w sensie jakiś, nie wiem, tam walka o jakieś podwyżki, walka o jakieś uprawnienia, walka o coś takim w kontekście tego tworu. I pracy w NFZ. Mhm. W momencie, kiedy y, zdecydowałem się tylko na gabinet, mhm. to tak, jakby nie, że specjalnie, że coś, ale tak jakoś naturalnie, te, nie dotykają mnie bezpośrednio te tematy, więc teraz niedawno y, jakiś y, rozmawiałem chwilę z Dawidem, że, że coś wymyślili, nową kartę do diagnostyki pacjenta na pierwszej wizycie, bo masz tą poradę. Coś takiego. Mhm. Też nie. tutaj można mnie poprawiać, bo nie chcę wyjść, że coś gadam. Mhm. Ale były jakieś zalecenia, jakie pytania zadawać pacjentowi, i tak dalej. I zrobili sobie tak, że e, wzięli w dwójkę tam w przychodni, fizjo i fizjo i zrobili sobie na sucho tą terapię, tą, tą wywiad i to trwało 47 minut. Mhm. Gdzie masz pierwszego dnia 80 osób? Mhm. I odpowiadał na to fizjoterapeuta, który wie co to skala was, co to skala bólu, co to ruch, co to zgięcie, co to coś, co to, to coś. A często jak rozmawiasz z pacjentem, z taką, nie wiem, babcią, to ona boli panią, tak. A jak? Tak. No. Więc tam dwie tak, godziny by to tak, trwało, nie? I, tak, jakby, tak. I, I on mówi, że masakra, nie? Że jak, kto to wymyślił, żeby to wprowadzać? Mhm. Znowu mówię spokojnie, jakby nie linczować mnie, bo to ja tak rzucam z tej mhm. rozmowy bardziej na przykład tego, że ja w ogóle nie byłem świadomy, że takie coś powchodziło, mm. bo pracujesz w gabinecie, zajmujesz się tym, co w gabinecie, trochę śledzisz to, jakie masz uprawnienia, jakie nie, jako ty, co możesz robić, nie? Mm. Więc, więc problem jest też taki właśnie, że nie, nigdy wydaje mi się, nie będziemy taką silną grupą zawodową, jak na przykład, nie wiem, panie pielęgniarki czy tam panowie pielęgniarze, bo no, ich większość pracy polega na tym takim państwowej nie gdzieś tam służbie zdrowia, więc jak chcą, żeby być troszeczkę poważniej traktowani, mieć troszeczkę lepsze wypłaty i tak dalej, to oni zawsze będą to forsować. A tak naprawdę, no, szczerze, pytanie do ciebie teraz, nie? jakby był ogólnopolski strajk fizjoterapeutów, żeby więcej zarabiali w nfz nie, a ty byś miał akurat tego dnia już grafik zapełniony, nie? Żebyś wszystkich poodwoływał, bo masz taką misję, ktoś na pewno się znajdzie, który ma taką, wiesz, misję, to, że on jest fizjoterapeutą to jest twój zawód, ale wydaje mi się, że 90% ludzi pracujących prywatnie powie okej, okay, idźcie, walczcie, ale ja mam od 8 do 17 pacjentów, nie? Jakby raczej tak by to było no w sensie no nie, nie wiem jak, jak więc to mi się wydaje że też jest jakby jeden problem że nie ma takiej wiesz jednej zwartkiej grupy mm. drugi problem to taki znowu co obserwuję to że my często we własnym worku fizjoterapii mocno się dzielimy nie Strasznie. i to już te najbardziej klasyczny EBM nie BBM mm. że oni się tłuką ale nieraz się zdarza tak że wiesz ktoś pracuje no to nie wiem PNFM a ktoś mówi: O nie. Albo ktoś powie, że on długo, y, dużo lat pracuje i ma fajne efekty, jak ma pacjenta z przepukliną, będzie robił elementy z terapii McKenzie'ego. Mm -hmm. A ktoś mu powie: O ty coś tam. Mm -hmm. Finalnie jeden i drugi wyprowadził pacjenta, tak. nie? Czy z biegiem lat nowych nauk wychodzi, że jakaś terapia, specjalnie nie mówię teraz żadnej nazwy, ja y, ma nie tak dobre efekty jakby mogła mieć, mm. może wyjść. Czy wyjdzie na to y, ci, którzy teraz mówią szarlataństwo, szamaństwo, coś tam, bo ktoś pracuje czymś, co y, nie jest ebm-owskie, czy za 20 lat nie wyjdą badania i nagle się okaże, że to było ebm-owskie? No tak. I teraz, czy to wtedy dalej jest szarlataństwo, czy nie? No wiesz, o co chodzi, nie? No... Znaczy się ja powiem tak, no, mnie przede wszystkim przeraża to, że Powiem może trochę na swoim przykładzie. Byłem na takim forum fizjoterapeutycznym, też nie będę mm -hmm. mówił dokładnie jakim, mm -hmm. ale też mogli tam się wypowiadać. no, no, no Różne osoby mm -hmm. mogły się wypowiadać. Nie tylko nie było weryfikowane, czy jesteś fizjoterapeutą. Tak, tak. Mm -hmm. I generalnie po prostu y, pisząc pewne rzeczy na, na temat X, to jakby spotkałem się z takim odbiorem. Jak wszędzie w necie, jakby to jest. Ale no, jest po prostu przerażające. I, I ja się z tego automatycznie wypisałem, jakby. Trochę to jest straszne, że my jesteśmy grupą tam, i tam nas jest 70 tysięcy w Polsce mm -hmm. jakoś tak, mm -hmm. która sobie potrafi tak skakać do gardeł, że to się w głowie mm -hmm. nie mieści. No. I, i dla, tylko dlatego, że jakby no, ktoś pracuje metodą X, ktoś mm -hmm. pracuje metodą Y i, i jakby. wiesz, no jak ja, jest rozumiem, ja rozumiem, rozumiem, tego... bo ja też tam y, niedawno trafiłem na taki post, gdzie właśnie było dokładnie to pytanie, nie? Mm. Że, czy jak przychodzi do ciebie pacjent po terapii X, mm -hmm. to mu od razu mówisz, że to jest. Mm -hmm. Nie takie, nie takie, nie takie, nie mm tak. -hmm. I znowu w komentarzu masa i 50-50. Mm -hmm. Jeden powie słuchaj, przede wszystkim to nie robi się do własnego gniazda. Mm -hmm. Więc nie mów, kto panu, to tak. Mm -hmm. Tylko pokaż swoją pracą, mm -hmm. że można inaczej mm -hmm. i bądź w tym lepszy. Tak. Bo jeśli powiesz, kto panu to tak. Mm, a potem wyjdzie ci dokładnie taki sam efekt, no to mm, nie? No, to, to jest wtedy lipa. E, ja rozumiem moment, kiedy trzeba jasno powiedzieć, to było zrobione źle. Mhm. W takich no, ordynarnych przypadkach, wiesz, no, przychodzi ci pacjent, nie wiem, z rozwalonym ACL-em, a ktoś go okazał okładać liśćmi kapusty. Albo po prostu, no, jakby nas no zdarzają się takie sytuacje, gdzie no, ja pytam, załóżmy, jeżeli przychodzi do mnie mhm. osoba tam. Um, na drugą tam wizytę, w sensie czy tam jest, jestem jakby trzecim tak. terapeutą i po prostu się pytam, czy była robiona diagnostyka i ewentualnie co było robione. Mhm. Panie mówi, było to, 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 diagnostyka była taka i taka, okej. Okay. I, I ja mam to z tyłu głowy i na tym się kończę, Ja zawsze, ja się często wypytuję nawet, co robiliście, jaka była terapia, tak. ale nie dlatego, kto panu to ta tak spartaczył, tak. Tylko... tylko robił to, efekt taki informacja zapisana. Tak, tak. Co? To. to. I kropka. To. Jak robił trzy razy masaż klasyczny prostowników grzbietu i dalej plecy bolą, mhm. to wiem, że ten prostownik grzbietu nie był mhm. przyczyną. No dokładnie. Odhaczony jeden ptaszek, nie? Mhm. Bo już ktoś zrobił tą robotę za mnie. No dokładnie. To jest, to jest ta kwestia, jakby... Też żyjemy w takiej erze właśnie social mediów, mediów społecznościowych, że jakby, ma, no wiadomo, chcemy się jakoś promować, nagrywamy tam mm -hmm. jakieś filmiki i generalnie mamy grupę odbiorców, załóżmy, to, to są pacjenci, którym chcesz coś prosto wytłumaczyć, nie? Mm -hmm. A tutaj jakby, no, mówisz po prostu, generalnie sam przekaz jest super, ty chcesz to powiedzieć prosto, ale załóżmy powiedziałeś coś co nie było jakby do końca fizjologiczne czy anatomiczne. I to jest jakby trochę problem obustronny, ale jeżeli ty mówisz do pacjentów, no to mówisz do pacjentów i chcesz jakby to im prosto przekazać. I tutaj jakby pojawiać się komentarz od jakby kolegi fizjoterapeuty, że ty jesteś idiotą na forum, mhm. że tak powiedziałeś. No, ja no to sorry, trochę nie? Nie, nie? To jest bardzo analogiczny przykład. Nie wiem, czy to było czasem właśnie nie na jakiejś fizjoterapeutycznej gdzieś tam branży, że ktoś właśnie nagrywa jakiegoś TikToka, coś tam mhm. i mówił o jakimś ćwiczeniu, chyba na biceps mhm. i mówił, że to jest zginanie sztangi. Mhm. Powiedziałby, ze sztangą by się ten. I ktoś taki elaborat, no. jechący go od spodu do dołu i na końcu mówi, to tam głupku się nazywa. Uginanie ramienia. Tak, przedramienia to dokładnie. Nie, on napisał uginanie A, ramienia", ramienia, czyli aha, och, powiedział o tym. Dobra, I wiesz, o, o zgięciu ramienia. Napisze ci takie coś, aha. po czym powiedział też źle. Tak, no, jakby dokładnie. po co, nie? Dokładnie. A człowiek, który chciałby wzmocnić ten biceps, skumałby, że ma wziąć patyk i podnieść dokładnie. go do góry, nie? tak. I jakby no nawet jeśli jest taka sytuacja, gdzie jakby ty uważasz, że można by to było przedstawić lepiej, inaczej, albo pojawił się błąd merytoryczny, to w momencie, no, kiedy nie jesteś... pr... Prywatną wiadomość przede wszystkim, a nie po prostu ciśniesz tą osobę. Tak. Bo jakby to powoduje, że taka osoba może jakby. My mieliśmy taki z Dawidem y, motyw, któryś tam jak była pandemia, nagrywaliśmy filmiki mhm. i na którymś filmiku pokazywaliśmy, jak sobie nakleić tejpa takiego drenżowego okay. na staw skokowy. Mhm. Nie? Y, I właśnie kumpel, y, chyba Dawida, napisał nam po prostu, Ej, słuchajcie, ale tam to trochę krzywo, żeście y, zahaczyli, do, nie pod ten węzeł chłonny coś tam. Mhm. No dobra, po, po to raczej to jest wtedy tak, że słuchaj, jesteś fizjoterapeutą, ja jestem fizjoterapeutą, ja ci... spróbuj, Ta, tak, Bo, pomóc, bo po co ma jakiś genek? przyjść za chwilę i na ciebie będzie gadał? To weź to nam sprostuj albo następnym razem powiedz inaczej. Nie? Dokładnie. To, o, ja rozumiem te oburzenia i gdzieś tam jakby takie coś padało, nie wiem, na kongresie teraz KIF ma kongres swój mhm. i jesteś zaproszony, zrobić, zrobić wykład. Masz mhm. przed sobą 60 fizjoterapeutów, czy tam Nawet 120, więcej, nie no. 2000. I przygotowujesz się do tego, i tak dalej. I mówisz w momencie, gdzie są sami medycy i tam się operuje. No wiesz, jak przychodzi do Ciebie, nie wiem, ortopeda na terapię, to z nim możesz sobie rozmawiać medycznie, tak? Ale jak przychodzi do Ciebie e, pan Józek, no to. Panu Juskowi musisz powiedzieć, proszę pana, pan się położy na plecach i podnosi nogę, a nie musi pan leżeć w trójścięciu, bo to będzie potrzebne, żeby pana opona długa tutaj się mobilizowała i napięcie hydrostatyczne, krążka, coś tam, coś tam, coś tam. Mhm. Mhm. Znaczy, no ja mówię, no ja, ja nie wiem, jaki jest cel w ogóle czegoś takiego. Jakby coś... Ja mam w głowie jedno. Jeśli ktoś mówi bardzo wyszukanym e, językiem medycznym mhm. do pacjenta, mhm. który nie jest Wyszukany medycznie, mm -hmm. żeby to nikogo nie obrażać. Mm -hmm. Jak ktoś jest normalnym pacjentem, mm -hmm. to, yy, no nie wiem, to takie jest, jak masz pizzę i kładziesz składniki, i na górze to nesera, no mm -hmm. to zakrywasz te składniki, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Jak się nie boisz tego, co mówisz, to mówisz prostym językiem, żeby każdy tu składał. Tak, tak. Tak. Żeby jak ten pacjent pójdzie do drugiego fizjoterapeuty i powie, że ten fizjoterapeuta to mi się kazał schylać. Mm -hmm. No to, a któryś powie, Ej, no ale to bez sensu, żebyś się schylał. Hipotetyczna no, 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 sytuacja. Tak. To jak się nie boisz tego i wiesz w to, że jakby na moją wiedzę to powinieneś się schylać, no mówisz, to się schylej, a nie tutaj bym robił w płaszczyźnie strzałkowej ruch zgięcia w stawie biodrowym znaczy to coś tam coś. tam. Już coś tam. anatomiczne, to już jest jakby jedno, ale właśnie no nawet jeżeli mamy sytuację, że mm, załóżmy, ktoś nagrywa Rilsa i, i jest rwa kulszowa czy tam coś, Pytanie w ogóle teraz, Rwa Kulszowa, co to dokładnie no, no, no. jest, ale to już inna kwestia. I ty mówisz, że warto by było, stałyszmy w tym, tym rilsze, jeżeli nie masz dolegliwości bólowych, tam wykonać zgięcie. No mówię, to jest czysta tak, hipoteza, tak. bo to zależy. No ale nawet jeżeli ktoś inny stwierdzi, że to jest błąd, no to niech to napisze prywatnie. No mnie, mnie to bardzo boli, Marcin, że mm -hmm. po prostu, jeżeli ktoś jakiś taki błąd merytoryczny zrobi, to po prostu... My, my żyjemy w takim kraju niestety, że tu możesz dostać linch po prostu mm -hmm. komentarzowe pod tym. Nie? Mm -hmm. Przykład, jak nagrywasz jakąś rolkę i generalnie chcesz coś tej rolce przekazać. Załóżmy, że nie wiem, jest. To jakiś są tam... nieraz takie szczegóły, bo wiem o co ci chodzi chyba, że wrzucasz na przykład screen mm -hmm. z rezonansu mm -hmm. i mówisz, że no i tu mamy przepuklinę. Mm -hmm. Bo większość osób się spotkała z tą nazwą. Mm -hmm. A ktoś ci powie, nie, bo tam jest wypuklina tylko. Albo mm. nie, bo to już nie jest tylko przepuklina, tylko tam, sekwestacja. Tak, Albo coś mm -hmm, mm -hmm. i tak dalej. I jakby, no, no ja się kiedyś spotkałem z tym, że na przykład tam w prostych słowach chciałem powiedzieć o tym w social mediach, że przepuklina ma zdolności znikania i ja użyłem słowa wchłaniania. Mm -hmm. Gdzie prawda jest taka, no że... Hipotetycznie tam makrofagi, po prostu, komórki żerne mają, to tam żere Że mogą sobie to. I przecież jeżeli ja mówię do człowieka, który nie wiem, nie jest medykiem Ma zrozumieć. Dokładnie, okej, okay, może to jest jakiś błąd merytoryczny, ale jakie to ma znaczenie w stosunku do, do finalnego efektu? I dla pacjenta. Tak. Bo jeszcze rozumiem, jak masz profil na Facebooku mhm. i forsujesz to, że robisz szkolenia. Mhm. I rzucasz takim. No, bo ja was nauczę, żeby się y, cofnęła, wchłonęła, tak, wciągnęła. dyski. Że dyski będę Coś tam. No, okay, a na... masz cały profil ustawiony turbo profesjonalnie, mm -hmm. gdzie widać, że klientem docelowym, targetem nie jest pan na kanapie, którego bolą plecy, tylko taki fizjoterapeuta jak ja, mm -hmm. który chcecie zobaczyć, powiedzieć: O, do tego bym pojechał, mm -hmm. bo on fajnie mówi. Mm -hmm, dokładnie. I właśnie to jest ta kwestia. Yy, przepuklina zniknie, zniknie. F i jakie to ma znaczenie dla Pana Janusza, czy ona będzie zżarta przez makrofagi, czy, czy się wchłonie? Dla fizjoterapeuty jasne, okej. Okay. No bo trzeba rozumieć ten tak, proces. i jakby, no, my znowu powinniśmy a być... A dla pacjenta będzie jedno zdjęcie, gdzie bombelek był, a drugie zdjęcie, gdzie bombelka no, nie Dokładnie. Jakby, no jasne, my powinniśmy być bardzo rzetelni, bo dzięki temu nasza grupa zawodowa zyskuje na zaufaniu. Ale, no, jeżeli mówimy o, o takich mikrodetalach, a nie mówimy, że po prostu wchłonie się, bo my wepchniemy ten dysk, bo wiadomo, że tak nie będzie, no to ja uważam, że tutaj no nie ma aż tak, no tak. dużego problemu. I, i, ty, I ci ludzie jakby nie rzucą ci y, tego pytania prywatnie, żeby wejść z tobą w tobą dyskusję, gdzie byś mógł im powiedzieć słuchaj, no ja doskonale wiem, że to się tak i tak nazywa, ale post był kierowany do przeciętnego kowalskiego kowalskiej, żeby oni to zrozumieli i, i wejść w polemikę. Wydaje mi się, że wiesz, że rzucenie komentarza gdzieś. W szczególności na jakimś Instagramie, TikToku, gdzie jeszcze nie masz swojego imienia, tylko mm. masz nick, mm -hmm. e, jest turba anonimowa. Mm -hmm. I fajnie sobie tak rzucić taki link, czy te, a ty się nie znasz i tak dalej. I to jest taka gadka, którą no wszędzie się o takim hejcie, nie hejcie, nie? Że no dobra, no to wejdźmy na Twój profil pokaż mi, ile ty nagrałeś rolek dla pacjentów, gdzie albo mówisz kim, albo, albo kim tym, ty nie? w ogóle jesteś. Nie? No, Druga kwestia. Znaczy, to też, żeby było jasne, my nie mamy jakby na celu tego, że my chcemy tylko i wyłącznie pozytywnych komentarzy pod, pod jakimiś postami mm. czy pod jakimś, na jakimś forum. Ja kiedyś widziałem też takie, takie, na którymś profilu takim fizjoterapeutycznym, gdzie pokazywali, że przy i znowu to było takie trochę niezrozumienie nie? mm -hmm. pokazywali, jak bezpiecznie podnieść coś ciężkiego. Mm -hmm trójzgięcie, plecy, tu zachowane i tak dalej. W domyśle mówili to o tym w momencie, kiedy bolą Cię plecy, mhm. nie? I to było bolą Cię plecy. Że e, czyli jesteś... ja jako fizjo zakumałem to, mhm. że to jest faza ostra, no właśnie, masz pacjenta, mhm. masz nacisk na korzeń, whatever, mhm. e, i oni Ci pokazują rzeczy, które coś... Chłopie, jaka burza, nie? Z 70 i to, żebym nie negował trenerów, ale z 70 trenerów. Ole przecież jest tam Jefferson Row, że kręgosłup ma się zginać, on jest od tego i coś. I jadą tam do spodu, że w ogóle co to ma być, tak? Najlepiej kijek w tyłek sobie wciągnąć, całe życie na wyprostowanym, potem zero ruchomości, w krążkach kręgowych i tak dalej, i tak dalej. I jadą, 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 jadą. To trwało, wiesz, tam minuta po minucie, komentarz za komentarzem. A niech się jakby... To jest właśnie, że... Trzeba bardzo łapatologicznie mówić, do czego to jest. Nie? Mhm. Że jakby wydaje mi się, że łatwiej byłoby to, co ty mówisz? W wiadomości prywatnej napisać chłopaki, ale następnym razem to weźcie wpiszcie, podkreślcie, że to jest faza ostra, bo tak. kumam, że o to wam chodziło. Tak, tak. No bo wiadomo, że przy normalnym życiu trzeba wracać do tego, żeby ta fleksja, ta yy, protrakcja i supinacja i wszystko no, w sensie, zdjęcia dobrze, żeby było, nie. nie? I ludzie jadą, i nawet nikt nie zastanowi się, do kogo to miało być. Nie? Mhm. I potem, oczywiście, była w komentarzach wymiana, że no dobrze, super, fajnie, tylko my mówimy o pacjencie, który jak głowę nachyla, to dostaje strzał bólu. No to jak on ma podnieść zakupy, które mu spadły, albo komórkę? Mhm. To nie chodzi o to, oni to pokazywali na zasadzie jakieś skrzynki, bo to łatwo mieli w gabinecie, wiesz, żeby pokazać namacalnie, mhm. że to jest przedmiot. Ale no jak Ci komórka spadnie, to też pacjentowi tak powiesz. No jak przyjdzie do Ciebie pacjent w stanie ostrym, to ja też mu mówię, słuchaj, jak dzisiaj Ci coś spadnie, albo jak będziesz chciał sobie zawiązać buty, no, to pewnie. weź uklęknij coś tak. po to, że se drażnisz ten korzeń, tak. który ja Ci lekko rozluźniłem, tak. nie? W sensie, no... Korzeń rozluźniłem, no, zaraz znowu będzie, nie? Tak. No po prostu chodzi o to, że w fazie ostrej, narobimy no, to na prostych pleckach, ale no kwestia jest taka, znowu do kogo to mówimy I Właśnie, jeżeli my coś nagrywamy albo się wypowiadamy, to ja to nie wiem, w dzisiejszych czasach to ty musisz to tysiąc razy przejrzeć. Przed dwuminutowym filmikiem tak. musisz pięć minut mówić. Uwaga, drodzy Państwo, ten filmik będzie kierowany dla pacjentów, nie do fizjoterapeutów. Będę mówił językiem takim, i takim, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj. Znaczy jakby no, meritum, meritum jest takie, że po prostu no, nie hejtujmy się wzajemnie, po prostu, no, nawet jeżeli. Ktoś uważa, że, takie jest moje zdanie, że ktoś mówi straszne, nie wiem, głupoty. Albo według niego jest to, załóżmy, niekliniczne, jeżeli bardzo się opiera... To ja mam właśnie to, to co na tym forum przeczytałem. Nie gadaj, nie hejtuj, zacznij robić tak, żeby pokazać to, że można inaczej, można lepiej. Na przykład. Ale no, mi bardziej zależy na no. tym, żeby ze swojej strony przekazać, to, żeby po prostu, żebyśmy się wzajemnie nie cisnęli, nie hejtowali. Tylko przede wszystkim rób, zamiast się hejtować, to róbmy po prostu wszystko, żeby być teraz lepszymi, bo mhm. nigdy na naukę w fizjoterapii nigdy nie, nigdy nie wiemy dostatecznie dużo. To jest mhm. jedna kwestia. Druga, tak jak mówię, jeżeli nie wiem. Coś komuś nie pasuje, to no nie wiem, nie wrzucajmy teraz, przynajmniej no, ja mówię za siebie i, i ja, ja tak na pewno nie będę robił, że wrzucam post, o ale tutaj ktoś tu wrzucił, że, że to jest jakby, że tak się nie robi i tak dalej. No po co to? No po co to jest? No, mhm. okay, no. no bo też można wrzucać te takie posty. Mm. No i dobra, nie jakbyśmy widzieli kogoś, kto robi jakieś techniki z Mortal Kombat wyjęte i nazywa to fizjoterapią, to trzeba się oburzyć jako grupa zawodowa, tak? Bo to robi smrudzone. No nie no, nie mówimy o takich skrajnościach. Ale ja mówię, wiesz, o takich nawet nie, żeby zaraz ktoś nam nie wyciągnął czegoś z naszego podwórka, nie, bo to mhm. ostatnie czasy są ostre. O to, ale no, nieraz jest gdzieś tam z Dalekiego Wschodu terapię tam. No, okej. Okay, Kiedyś więc. widziałem, jak koleś robił y, su, y, suche igłowanie takim prętem, który pod cały prostownik wbijał. No to... To, takie rzeczy można skrytykować, no to że to jest krajność, delikatnie oczywiście. dziwne, tak, nie? Tak, no, ale jeżeli e... mówimy o takich podstawach, no to w takich detalach. To... No, i wyleciała mi z głowy. Przepraszam. No, Mówię o tym pręcie. Ja no, teraz, no tak, o pręcie to ja też powiem. No mniejsza. No, no, Także tak no, ja, ja, ja mówię tak za siebie przynajmniej, że... I... Zaczek, dokończę. Chciałem tylko powiedzieć, że kiedy to jest stricte oczywiste, o, o, wiem, e, stricte oczywiste, że to jest, no, to nie jest medycyna jakkolwiek, ani paramedyczne rzeczy, no to można to powiedzieć, że no, to jest niefajne, ale w momencie kiedy e, osoba pracuje X metodą, ma pacjentów, nie ma 50 spraw odszkodowanie i tak dalej, no to no, rób swoją robotę. Rób ją lepiej od tamtej osoby, jeśli uważasz, że ona to robi źle. Wiesz, o co chodzi, nie? No wiem, do czego zmierzasz, Marcin. No to jest jakby wciąż się kręcimy wokół tego, tego samego. No mówię, no jesteśmy grupą zawodową. Myślę, że tutaj nie ma co tam się wywyższać. Tak, ja, ja osobiście też na tych socialach jakby, no nawet przez to jestem trochę mniej aktywny mhm. no, nawet na swoim insta. bo po prostu... Nawet tak przeglądając te, ten Instagram, tak te 10 minut i, tak, tak. i, i widzę Nie, jakieś no, posty, to... Jakby to trzeba podsumować, bo już się wydaje mi się kręcimy od minut w kółko, żeby skupiać się... Ole lewekłem, jeszcze fajnie, to trzeba będzie wyciąć. Mhm. Y Kręcimy się w kółko trochę o, o tych y, social mediach i tak dalej, o tym chęci trzeba się skupiać głównie na swojej robocie. Na swojej a nie robocie, na gadaniu kim. o, o kimś innym. Nigdy, nie? Marcin, ja na pierwszym szkoleniu usłyszałem i ja to mam w głowie, no nigdy nie będziesz wiedział wszystkiego. Dokładnie. Medycyna i fizjoterapia to są tak szerokie dziedziny, że po prostu no, no tutaj zawsze będzie coś do nauki, zawsze coś będzie do rozwinięcia. Czy to z patologii diagnostyki różnicowej? fizjologii, anatomii, no tak ze ładnie. wszystkiego i na tym się lepiej skupmy, żebyśmy tu byli skuteczniejsi w gabinecie, a nie żeby po prostu hejtować się w necie, nie? Ku końcowi, jeszcze szybko tylko, żeby znowu nie zabłądzić, bo zacząłem od NFZ-u, chciałem jedną rzecz powiedzieć, a skończyliśmy na Instagramie i okay. TikToku. Tak to w dzisiejszych mm. czasach jest. Sporym problemem jest też tak, że często w NFZ-cie jest ta punktoza, i o co mi chodzi, ja to często podkreślam, że trzeba wyrobić kontrakt. Ja robiłem też na przykład jakąś terapię manualną. Terapia manualna jest tam chyba na minimum 30 minut pracy z pacjentem. Teraz już nie wiem, jak te punkty wyglądają, więc też nie będę tutaj robił z siebie nie wiadomo kogo, ale jak ja jeszcze pracowałem, to był taki paradoks, że jak ja. Pracuje i, jakby przychodnia musi działać, mm -hmm. musi wyrobić kontrakt, to jest firma, mm -hmm. tak? Nazwijmy to mm -hmm. tak. I było tak, że pracownik, czyli ja, robiąc terapię, czyli robiąc coś fajnego dla pacjenta, jakby mając ten czas pół godziny jeden na jednego na tą diagnozę, na terapię, wszystko, mm -hmm. nie? Już nie, nie roztrząsajmy tego. Mm -hmm. No, jest przy tym pacjencie, jest wyłączony z pracy mm -hmm. i jest za to N punktów. Okay. Nie? A w tym czasie, yy, jeśli chodzi o tą robioną nieraz masowo fizykoterapię, czyli ustaw elektrody, kliknij program, wyjdź, ustaw prąd, kliknij program, włącz skaner, wyjdź, zrób ultradźwięki, wyjdź, zrób pole magnetyczne, wyjdź, to w te pół godziny jesteś w stanie podłączyć na przykład, ok, te jest tak, że terapia to jest tam hipotetycznie 30 punktów, mhm. a prądy to jest 3 punkty, mhm. czy tam 4 mhm. punkty, mhm. tylko w te pół godziny, ty, jak chomik, możesz obiec tyle różnych zabiegów: od włączenia wirówki na nogę, po pole magnetyczne, po coś, po coś, po coś, że w te pół godziny wyrabiasz więcej tych punktów. Mhm. Wyrobisz ich 50. Mhm. Więc jesteś bardziej efektywny w swoim zarabianiu punktów. Mhm. I to jest też problem, że nie skupiamy się na tym, żeby jakościowo pracować, tylko żeby to wyrabiać. I co z tego, że ten pacjent ma te 10 zabiegów tensu, gdzie. Ostatnio też o tym rozmawiałem z kumplem, gdzie jak nasza fajna praca by była, jakbyśmy w ogóle nie poszli w rozwój terapii manualnej, tylko full poszli w rozwój fizyko. Tak, żeby to, wiesz, były nowoczesne techniki, coś tam. Mhm. Kurde, siedzisz w koszuli, przychodzi do ciebie pacjent, ustawiasz mu dawkę, coś tam, nie, elegancko, podłączasz, trwa zabieg i, i jest, i masz super pracę, mhm. nie, coś. Ja nie mówię to, wiesz, tak hipotetycznie, wiesz, wiem, wiesz, wiem. tak jak w falaucie, że się świat w inaczej strony rozwinął, Tak, nie? tak, tak. Ale, że właśnie nie ma. A jak to jest fizyko robione, to też nie ma chwili zastanowienia. Zobacz na studiach, jak robiliśmy na przykład elektrostymulację kota, nie? Mhm. Ja pamiętam, no już jak przez mgłę, ale pamiętam, że tam n minut w ogóle ustawialiśmy te fale i te wszystkie parametry, żeby pobudzić dobrze ten progowe pobudzenie mięśnia. Mhm. Było tak. Pracowałeś w y, przy, y, senatorium przez chwilę, to wiesz, tam było jakieś fizyko, robiłeś coś? Tak, co, coś było. Coś było na fizyko. Dawno, dawno. Jak ale masz było. 80 pacjentów, 200 pacjentów w senatorium, to masz czasu tyle, żeby ułożyć dobrze elektrody, żeby wiedzieć, gdzie jest katoda, gdzie jest anoda i kliknąć start. No, nie jest tak, No jakby wiadomo, znowu idealne świadczenie, ale nie jest to. Kumpla miałem, miałem takiego, który miał pacjenta na oddziale, który miał y, początek odleżyny. Mm -hmm. I on pomyślał, kurde, zrobię mu soluks. Mm -hmm. I mówi, że jak wtedy mi to opowiadał, to nawet na oddziale inni mówią, no, soluks. Ale on wziął ten soluks, wziął tam, tam filtr i powiedział, że to ma tu stać przez dwie godziny. Mm -hmm. Dwa razy dziennie, mm -hmm. cztery godziny na przykład. Mm -hmm. I po tygodniu się zaczynało goić. Mm -hmm. Tylko ten bodziec musiał być taki, wiesz. Masz pacjenta z naciskiem na korzeń, chcesz mu zrobić tens konwencjonalny, żeby zrobić przeciwbólowę na tych wysokich częstotliwościach. Mhm. OK, tylko wszystkie książki, miki, jakiekolwiek inne, one mówią, że ten zabieg ma trwać od pół godziny do godziny 15. No, ja, ja trochę się zatraciłem w fizyko, ale... No, no, no nie? Być może... Ja sobie ostatnio to przypominałem Aha, trochę, więc, okay. więc jakby jestem w miarę, tak okay. powiedzmy, jeszcze uh -huh. i tak pewnie mogę się mieć, ale chodzi mi o skalę tego, uh -huh, no, że, nie... że masz pół godziny do godziny 15, masz 15 minut. Uh -huh. Ja pamiętam i to jest tak utarte, że ogarni to, że ja miałem kiedyś rozmowę z pacjentem jeszcze w przychodni. Uh -huh, nie? Uh -huh który gdzieś się zakręciliśmy i na Soluksie mhm. siedział 45 minut zamiast 15, mhm. i on tam raban robił, że będzie skarga, że my mu krzywdę zrobiliśmy. Mhm. Gdzie generalnie, finalnie mu wytłumaczyłem, że powinien komuś tam czekoladę kupić, że zapomniał o nim, bo miał efekt, który faktycznie może rozkręcić, bo po 15 minutach. Teraz, o matko, ale się narażam tym Aha. mówiąc, ale no, taka jest też trochę prawda. Że tam się dobrze te naczynia rozgrzeją, rozszerzą i to potem wszystko trwa, nie? Więc no taki właśnie solus na taką odleżynę no okej, okay, ale niech on trwa dwie godziny, półtorej godziny. Wiesz o co chodzi. Nie? No, w sensie chodzi o dawkę, żeby po prostu. Więc to było też jest to... Jeden, jeden z problemów, że często idziemy, jeśli chodzi o NFZ na ilość pacjentów nie? znowu, bo to jest duże kolejki, bo coś, no każdy chociaż, żeby coś, żeby chociaż te ultradźwięki jakkolwiek to zawsze trochę pomoże coś. A nie skupiamy się na takiej jakości, mhm. nie. Tylko wtedy jeszcze tylko mój monolog skończę, że odbijamy się od tego, że na takiej przychodni, jak nas było czterech pięciu, to nie masz czasu usiąść, nie, bo tu prądy się skończą, tu komuś piłkę podać, tu komuś zrobić tą terapię, tu wirówkę umyć, tu coś i tak biegasz. Mhm. No bo jest dużo ludzi, nie? Mhm. No. no żeby było po prostu większa personalizacja, to pewnie do tego zmierzasz. No tak. Tylko, że to wtedy, wiesz, byś musiał w takim NFZ-cie pracować tak jak w prywacie, tak? Że masz siedmiu pacjentów na dzień, masz godzinę na to i sobie robisz diagnostykę. Jak pomyślisz, że dzisiaj zrobimy sobie prądy, to robimy sobie wtedy prądy, a jak zrobimy ćwiczenia, to robimy ćwiczenia, ale to znowu wchodzimy do idealnego świata. Nie? I ja w taki, wtedy, w takiej przychodni, chłopie, sielanka. Mhm. Masz blisko w szpitalu jakiegoś lekarza, z którym możesz pogadać. Masz tutaj wszystkie sprzęty, masz dużo fizyko, bo na pewno jakbyś miał taką przychodnię, gdzie byś miał dostęp do tego fizyko taki na co, namacalny, no to co, nie doczytałbyś, nie wprowadzałbyś jako dodatkowo, na przykład y, utrzymanie przekrwienia przeciwbólowo po terapii coś. Czuję, znaczy, no sobie, wiesz, ja docelowo też bym chciał mieć u siebie fizyko jakieś, no, nie? No. Tylko Więc... to wszystko krok po kroku. Dokładnie. No, fizyko jest, jakby, no, to jest element, narzędzie terapeutyczne, które. To jest, no, które... jest kinezyterapia, fizykoterapia fizyko -terapia, terapia, manualna Dokładnie. i jakby to. Jedna trzecia całej rehabilitacji. No, czy tam byśmy mogli powiedzieć na, na, na więcej kawałków to podzielić, ale, ale generalnie, no, jest to element, który no, jakby daje jakiś efekt w połączeniu nie wiem, jakaś terapia skojarzona być może z manualką albo z kinezą dać jeszcze większy no. efekt. Więc po prostu no, kwestia personalizacji indywidualnego podejścia, a nie, że jakby już idąc tak do podsumowania, że fizyko jest złe, bo nie jest, tylko no jakby no, kwestia jest, żeby to było Czasami dobrze... Jest źle robione, nie? No, do, dopasowywane do osoby i tyle, nie? Tak jak, no. tak jak nasze techniki manualne, czy, czy z terapii ruchu. No. Ruchem w zasadzie. Dobra, słuchaj, długo gadamy. Dawno się nie widzieliśmy, to się gadka klei. Teraz musimy jakąś obietnicę złożyć, że, że następny odcinek nie za 6 miesięcy. Nie no, jakby musimy jakby na pewno wrócić do takiego um, częstszego um, nagrywania i publikowania, tylko wiadomo no, Prace trochę jest, życie prywatne też mamy, tak. aczkolwiek no, postaramy się być na pewno regularniejsi. Od razu możemy powiedzieć, że jeśli życie dalej będzie nam płatać figle, to może będziemy przeplatać takie w naszym mniemaniu ciekawsze tematy, kiedy nas widać, a tak, żeby było regularnie, to będziemy po prostu sobie łapać się nawet zdalnie i robić jakieś audio, nie? a że nie jesteśmy turbo komputerowo informatyczni no to nie będziemy się bawić w jakieś kamerki internetowe i tak dalej, bo to będzie jakoś pewnie słaba, żeby to przełapywać tylko po prostu sobie damy jakieś tam grafikę i te audio będziemy wrzucać i na YouTube i na Spotify, żeby, żeby była ta regularność, bo to jest chyba ważniejsze niż to, żeby to było jakieś turbo dopieszczone. Dokładnie, nie? też mamy nadzieję, że te filmiki coś wam dają i, i coś tam jakby wnoszą, bo, bo też dla nas jest taki cel, żeby po prostu jakby na jakimś tam doświadczeniu, jak, jak pracujemy, żeby też przekazać pewne informacje, no na przykład dzisiejszy odcinek był taki, że tak jak zaczęliśmy, że na początku było inaczej, po, po kilku latach pracy jest inaczej, że jakby, żebyście też z tego coś wynosili i, i jakby żebyście coś wyłapali z tego dla siebie, nie? Dokładnie. No to co? Już nie będziemy przedłużać, bo i tak długo gadaliśmy. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się i dobrego tygodnia. Dokładnie.